Czyli pogoda nam dopasowała. Możecie popatrzeć się na Stonehenge w słoneczku. Taki czubek na tutaj, gdzie właśnie wrona siedzi. Pozostawiony taki czubeczek. Nie wiadomo po co. Stąd dostarczano te kamienie, bo taka wielkość podobna jak ustawione. Tutaj wstaje słońce i ten kamyczek właśnie pokazuje ze środka Stonehenge. Patrzymy się na czubek tego kamyczka. Witam Was z Krakowa. W tym odcinku będziecie mnie oglądali w Anglii i nie tylko w Anglii, nawet w Walii. Byłem w Walii, sprawdzałem kamienie, tak zwane błękitne kamienia, które ustawione drugi krąg, ale to malutkie kamienie, które mogły nawet na saniach przywieźć odległości 270 km. Tutaj zobaczcie mapkę. Ale nikt nigdzie nie podaje w literaturze skąd pochodzą wielkie kamienie, tak zwane sarseny, czyli kamienie saracynów. A jak już mówiłem w terenie, ale jeszcze zobaczycie to. Saracyn, jak powstało słowo saracyn? S ara syn. Tak jak zwykle Angole nie wymawiają, wielu wyrazów nawet nie mają takiej literki rrr. Także saracyn to s ara syn. A mamy takie bardzo podobne słowo skurwysyn. To wiemy, jakie to pochodzenie. Także oni nazywają to sarsenami i te kamienie prawdopodobnie zostały dostarczone do Stonehenge z kontynentu. Ale Angole oczywiście dorobili nową teorię, że te kamienie są pozostałością po warstwie piaskowców, które leżali na górnej warstwie zwyczajnych wapieni. Ale to możecie literaturę poczytać, podaję PDF-y naukowe. Jednak jestem przy swoim zdaniu, że te kamienie zostały dostarczone do budowli. Ale oczywiście oni się chwalą, że to angielska budowla. Nic tutaj wspólnego z Anglikami nie ma, bo Anglicy to zostali wymordowani w średniowieczu. No nie, zaczynając jeszcze od wcześniejszych czasów Chrystusa czy coś takiego. Przez cały czas wybijano Anglików. I Irlandczycy, czyli obywatele kraju Iria, czyli Irlandczycy, bronili się przed tymi czarnogłowymi Anglikami, które teraz się nazywają. Czyli trochę historii. I dalej, jeżeli to kamienie saracyńskie, czyli Anglicy to czczą teraz jako swoje, a o tym, że setki kopców w tym terenie, ich wszędzie widać, nie ma problemów, nikt o tym nic nie mówi i nie chwali się. Popatrzcie się w filmie, ile mamy kopców i wiemy dobrze, kto budował kopce. Także ludzie, nasi pradziadkowie, którzy przeszli przez całą Europę, tutaj w Polsce zostali, doszli do Anglii i to byli Anglicy. I zbudowali kopce i prawdopodobnie Stonehenge też. Także oglądajcie, róbcie swoje wnioski, bo historia jest tak zmieniona. Każdy, jak to się mówi, tylko kura jest głupia i grzebie od siebie. Reszta grzebią pod siebie. Także dedukcja, poszukiwanie i to. Hidden History Hunter. I do zobaczenia na kolejnych badaniach. Witam. Piękna, słoneczna pogoda w Anglii. No oczywiście z rana były mgły, jak się należy, ale witam Was z Stonehenge. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że za te barierki nie wolno przychodzić, bo od razu mnie pogonili. Ale nic miłego tutaj nie spotkało, bo z daleka kamienie nie da się zbadać. Ale powiem tak, co doczytałem, że to są piaskowce silifikowane, czyli skrystalizowane prawidłowo krzemieniami. Oj, ale gadam. Nie do rzeczy gadam, także nie ma co tutaj oglądać, niestety. Smutno. I teraz zaczynamy oglądać Stonehenge. Wielkie głazy bez pokrycia.
I na tym się kończy. Ale naszą uwagę przyciąga ten kamyczek. Popatrzmy się na niego, jak jest obrobiony. Takie jak łyżką wybrane te fragmenty. Jeszcze wam przybliżę. No i teraz widać fajnie, a dla porównania wstawię wam olbrzymi monument z Egiptu. No niestety bliżej nie da się już podejść. Oczywiście tutaj współczesny beton. A, o betonie trochę wam muszę opowiedzieć i zaraz zobaczycie filmik, jak te głazy ustawiano w latach 50. No niestety nic tutaj nie da się zobaczyć. Mamy oryginalny wzór Dr. Franz, czyli Hidden History Hunter. Już znamy ten wzór, ale opracowaliśmy i mamy nowe grafiki z nowymi rysunkami. Przede wszystkim będzie reklama przyszłej mojej książki. Nowe wzory możecie zobaczyć w kolekcji. Przede wszystkim to będzie Horyzont Khufu. Jak ktoś nie wie, co to jest, czyli Wielka Piramida w Giza, tak zwana, to jest Horyzont Khufu. I rozpoczynamy już promocję, mam nadzieję, w tym roku się uda książki. I proszę wchodzić na stronę, patrzeć się, że mamy nowe wzory i nie tylko piramidy, a inne naturalistyczne. Zobaczycie, będziecie się cieszyli. Jak już mówiłem, że tutaj nie ma co oglądać, przybliżę wam, że to fragmenty współczesnego betonu. Tutaj, żeby kamyczek się nie wywrócił. Ale wstawię filmik, fragmenty filmu i dam link. Zobaczycie, jak to w latach 50. te kamienie ustawiono od nowości. No i tutaj te małe kamienie, prawdopodobnie to doleryt niebieski tak zwany, ale tutaj tego koloru nie widać, jak coś. To pokażę wam, gdzie próbki pobrałem w kamieniolomach. Tutaj jakiś rysuneczek. Ktoś zrobił nie wiadomo po co. O, w drugą stronę. Tutaj widzimy rysuneczek. Ktoś coś napisał. Jak odczytacie, dajcie mi znać, bo nie wiem, o co to chodzi. I jeszcze przybliżę wam tutaj fragment. Zobaczmy. Taki czubek na tutaj, gdzie właśnie wrona siedzi. Pozostawiony taki czubeczek. Nie wiadomo po co. Także nie ma co tutaj badać. No niestety wszyscy już wszystko przybadali. Odpuśćmy temat. Tutaj obok droga, dużo samochodów jeździ i tylko miejsce turystyczne. Nie radzę tutaj przyjeżdżać, bo nie ma co oglądać. Zimno tutaj wieje trochę i powiem tak, to jest Stonehenge, który zrobiony z piaskowca, jak to się mówi, silifikowanego, czyli jak udało mi się pobadać okolice tutaj, to nie ma takich bloków. Prawdopodobnie te bloki zostały przywiezione do Anglii z kontynentu. A dlaczego? Bo nawet tutaj na tabliczce napisane, że to są sarseny. A sarseny z angielskiego tłumaczę, czyli kamienie saracynów.
А ким були сарацині, як ми мовимо, з Азії люди прибули, сарацинами звані, також то кам'яні люди сарацинів. Також жодного спільного мінувника, повісно, Анголи з Стоунхендж нема, також як вони популяризуємо. А длачого? То в другу сторону обрутимо камерку, нема справи, зараз побачите. Drugą stronę, pogonimy turystów stąd i proszę bardzo, nikt tego nie popularyzuje i tutaj przybliżę, proszę bardzo, to są kopce i kopców w tym terenie mamy dziesiątki, tutaj widzicie kolejny kopiec, malutki, spłaszczony, także tutaj mamy kopców dziesiątki pod dostatkiem, a jak wiemy, kopcy budowali tylko nasi pradziadkowie. I tutaj widzimy te kopce, ciągną się po sam horyzont. No i to z południa widok Stonehenge. A żeby nie być gołosłownym, to troszkę w prawo skręcę. I co nie popularyzuje się, oczywiście kopce. Tutaj mamy kopce, takie w dole, a tutaj w lesie przybliżę wam kopce. Patrzmy się. I tutaj w lesie kopce. Czyli jakichś 2,5 tysiąca lat temu Scytowie dostali się do Anglii i dlatego kraj nazywa się Anglia. Tylko w średniowieczu Czarnogłowi wymordowali naszych pradziadków i nazwali się Anglikami. No i tutaj pokazuję wam miejsce, oczywiście stróż prawa nas nie wpuścił nawet za krąg, za tasiemkę, a w tym miejscu już przybliżyłem. Widzicie po właśnie ten blok, jak wybrane te kamienie. Widzimy płasko. I tak samo kamienie obrobione przy bloku, z tym obelisku pękniętym w Asuanie. Właśnie to miejsce, jeden z faktów, który potwierdza poglądy. Moje przede wszystkim. My tutaj nic więcej nie widzimy. Za daleko. A bliżej nas nie upuszczają. Hurra, hurra! Trzeci dzień w Anglii, świeci słońce. Czyli pogoda nam dopasowała. Możecie popatrzeć się na Stonehenge w słoneczku. I te bloczki olbrzymie, ale nie takie olbrzymie, jak już wielokrotnie pokazywałem w innych miejscach. I jeszcze raz zoomem pokażę wam te kamienie, że może ktoś coś innego zauważy. Bo obserwacja z daleka to nic nie daje. Nienawidzę takich wyjazdów. No i wiaterek wieje. Zimny angielski wiatr. Tutaj Stonehenge. Kamyczki. Bardzo żałuję, że nie mogę tam się dostać i wziąć próbki. Ale tutaj patrzmy się, taki kamień. Już zgubiłem ostrość. Tutaj. O. Taki kamyczek, ale dalej na północ od Stonehenge, patrzmy się, kolejne kopce, czyli ten teren całkowicie usiany kopcami. Tutaj proszę złapać ostrość, tak jest.
właśnie tam przyjdziemy się, zobaczymy malutkie góreczki, czyli kopce tutaj. I tutaj pięknie ustawiony kamyczek, ale pamiętajmy, że ten kamyczek ustawiony w latach 50. I tutaj strzałeczka wyrobiona, że to środek zimy i tutaj wstaje słońce i ten kamyczek właśnie pokazuje ze środka Stonehenge. Patrzymy się na czubek tego kamyczka i to taki kompas, ale to tylko bredni współczesnych badaczy. Nie wiem dlaczego tutaj ustawili ten kamyczek jako wskaźnik. Moim zdaniem najlepiej by odpowiadał ten kamyczek. Pokażę wam z takim celowniczkiem. Właśnie czubek tego kamyczka widzimy. Tam, gdzie siedziała wrona. Widzimy? I właśnie ten celowniczek mógł wskazywać. Tylko oczywiście architekci już pojęcia nie mieli, co odbudowują atrakcję turystyczną i tyle. I to fajne drzewko, takie stare, rozwidlone, tak jak prawdziwa Anglia. Ale jestem pod kolejnym kopcem i chciałem wam jeszcze powiedzieć kilka słów o tym, że kamienie, które sarsene tak zwane, to tutaj tłumaczenie jest kamienie pogańskie, czyli kamienie saracynów. Saracynie to zaczęli używać tej nazwy w średniowieczu i dlatego tak się nazywa, ciągnie się, ale myślę, że to poganami nazywano Słowian, jak zwykle, no i naszych praprzodków, czyli Scytów, które budowali te kopce. I przypomniało mi się taki wyraz syn, skurwysyn, takie, czyli saracyn, czyli saracyn, czyli saracynami nazywano Ariów białych, czyli saracyn. I dlatego te kamienie nazywają się sarsenami. Prawdopodobnie to zbudowali wtedy jeszcze nasi pradziadkowie tak zwani. I dlatego kraj nazwany, jak mówiłem, Anglia. I do zobaczenia na kolejnym obiekcie, ale jeszcze wam pokażę, co tutaj mamy. Pod pięknym drzewem, lasem, mamy jeszcze kopiec tutaj. I tych kopców mamy pod dostatkiem. Ujęcie z daleka w promieniach zachodzącego słońca. Stonehenge. Patrzmy się, jak daleko. A tutaj obok mamy kolejne kopce. Cała linia kopców i piękne buki. I cisza. Kręgi kamienne w Avebury, jak dobrze mówię, i takie o średnicy około 500 metrów, może trochę mniej, musimy na mapie zmierzyć. No i tutaj się wał zewnętrzny, po którym idziemy, ścieżka prowadzi, i tutaj pasą się krówki. Jestem w Avebury i właśnie tutaj taki wielki krąg, wał zrobiony, i w tym kręgu była cała osada, tak jak przedstawiają naukowcy. I tutaj możemy spotkać jeszcze takie pozostałości, kamienne chatki z strzechą kryte.
I teraz Silsbury Hill. I popatrzmy się, jaka ta jest góreczka. Mówią, że największa w Europie. Oczywiście wszystko odgrodzone, ale przybliżę troszkę. Datuje się na 2300 lat przed naszą erą, czyli Celtowie tutaj już dotarli w tamtym okresie. I jeszcze raz. Ma 30 metrów wysokości, ale wszystkie informacje możecie przeczytać tutaj na tabliczce, bo nie będziemy tracić czasu. I nadchodzi ciemność. Tak Silsbury Hill wygląda. Jak zwykle wszystko ogrodzone, ale tutaj widzimy kopce. I na kopcach w ciągu dnia pasą się krówki. Oczywiście wszystko jest ogrodzone drutem kolczastym. Takim. Tutaj kolejny kopiec. No już wieczorowa mgła nad Ląką. I tutaj Hillsbury Hill. Przy drodze stoję samotnie. Jesteśmy w kolejnym miejscu. Księżyc świeci już. I gdzie jesteśmy? Na pastwisku. Tutaj krówki się pasą. A patrzmy się, co tutaj jest. Jeden kopiec. Drugi kopiec. Trzeci kopiec. I jesteśmy w Anglii. A kto budował kopce, to już dobrze wiemy. A tutaj jesteśmy nad West Kennet Long Barrow i księżyc nam świeci i to taki pochówek, jak widzimy tutaj pierwszą część. Przybliżę, nie wiem na co ostrość nastawić tutaj i księżyc nam podróżuje. No i tutaj właśnie wejście do grobowca, zaraz przyjdziemy się trochę do środka, zobaczymy. Grobowiec już jest otwarty i z marlakami nie dają spokoju. Co za wredne ludziki. I tutaj jedna z komór. No i nic. Puste zwłok już nie ma, ale wybudowana, widzimy, dużymi kamieniami przykryte. Po lewej stronie to samo. No i tak duży głaz, ale teraz współczesny beton na dachu, ale fajnych rzeczy tutaj. Żadnej obróbki niestety nie mam. Obtoczone kamienie na podłodze. I jak to ja mówię, ciemność widzę i nic więcej. Tutaj ludziki przychodzą. Tutaj prawdopodobnie odnaleziono było dwa szkielety i nic z tego. Tutaj widzę współcześnie już poukładano kamyczki. No i w końcu dotarliśmy do Walii, czyli widzieliście widoczki tutaj, czyli pola walijskie, czyli wzgórza malutkie. No i tutaj jest za moimi plecami prawdopodobnie kamieniolom, z którego dostarczono doliryt do wewnętrznego kręgu w Stonehenge, czyli te niebieskie doleryty z wstawkami, takimi skropieniami kwarcu białego, ale zaraz zobaczymy te skalę, jak to naprawdę wygląda. Ale tutaj wszystko porośnięte mchem i idziemy badać kamyczki. Tutaj widać te skały, czyli zwyczajne, pięknie popękane. Zaraz podejdziemy bliżej. Widać rumorz. Czy będą jakieś ślady widoczne wydobycia? Co
Coraz bliżej podchodzimy do Karn Geodog i właśnie to tutaj przybliżę, ale jeszcze trochę drogi nam zostało. No i takie widoki mamy, czyli zachodnia Walia, wzgórza i tutaj uprawne pola. I tutaj widoczne spękania. No i tak jak mówią badacze, że tutaj wbijano kliny, odlupywano te fragmenty skały i dostarczano do miejsca budowy. No i tutaj widzimy masę takich kamieni leżą, ale żaden nie odpowiada kształtem, bo widzimy tutaj struktury warstwowane. O, tutaj warstewki spękane mocno, także to by się nie nadawało, mogło pękać w transporcie. No i tutaj bardzo fajnie widać spękania, jak się luszczy. No idziemy tu. Oczywiście tutaj widać też spękania. No i zbyt to spękania. Tutaj płaszczyzna boczna i te kamyczki leżą na dole. Widzimy plac. Prawdopodobnie tutaj był kamieniolom, bo tutaj widać równy plac. Te kamienie wydobywano, większe fragmenty zabierano, a tutaj wysypywano rumorz, czyli pozostałość po wydobyciu. Tutaj pozostało, ale żadnych śladów obróbki jakiejś nie znalazłem, bo to prymitywne wydobycie w tych skalach, czyli spękanych. I zobaczymy później w Stonehenge kamienie, czy odpowiadają wyglądowi, przynajmniej wygląd. No i tutaj odbiłem świeży przełam. Fragment to jest ten doleryt i porównamy na w tym mniejszym kręgu Stonehenge, czy to tak wygląda jak tutaj. Tutaj świeży przełam. No niestety tak na oko nie widzę tych wtrąceń kwarcu, ziarenek, chociaż literatura podaje, że są. Ale to łatwo pęka, widać to warstwowanie i zgodnie z łupliwością łatwo się rozbija. I jestem na wzgórzu Karl Geodog. I tutaj takie widoczki rozprzestrzerają się. Daleko, daleko pokażę wam okolice. Tam już widać morze. Raczej to musi być Atlantyk. Z tej strony Walii. Zbliżenie zrobię, czy będzie to widać na tym wzgórzu. Tutaj tam płynie statek. Horyzont. Nawet nie widać horyzontu. Jeszcze. I tutaj morze. I pokażę wam kamienie, które prawdopodobnie tutaj wydobywali, ale wątpię, bo patrzmy się, one o wiele mniejsze. I tutaj nigdzie nie ma takiego uskoku, czy coś takiego, żeby były kamienie powyżej 2 metrów. Podejdę bliżej, pokażę te pęknięcia. I jak literatura podaje, że te kamienie tutaj odlamywano i później wleczono, smarując tłuszczem świńskim ścieżkę. Ale tutaj jak na razie nie znalazłem kamieni większych, nieżeli 1,5 metra. I pęknięcia nie wskazują, że tutaj ktoś próbował to wydobyć. Widzimy świeże, stare pęknięcia, zwyczajny kamień. Na pewno tutaj żadnej produkcji wydobycia kamienia nie było. No i tutaj pęknięcia takie. Wszystko zwyczajne i bardzo stare. A tutaj spróbuję wam przybliżyć, jakie to odległości. Tam kolega Jurek poszedł i może go wychwycę.
Tak, widzicie? Rusza się. Człowiek na tle wielkiego głazu. No właśnie tam muszę się udać i zobaczymy. I prawdopodobnie stąd pochodzą te kamienie z wewnętrznego kręgu w Stonehenge. Widzimy tutaj czerwone kamienie. Ale znowuż nie ma takich wielkich głazów jak ustawione. No i tutaj jestem we właściwym miejscu. Prawdopodobnie stąd dostarczano te kamienie, bo taka wielkość podobna jak ustawione. I tutaj widzimy pęknięcia, ale znowuż żadnych śladów wydobycia tych kamieni nie znalazłem. I jeszcze jedno ujęcie i pozostawiamy kamyczki w spokoju. Oczywiście wrona nas żegna, słyszeliście. Pokonanie takiego malutkiego potoczku i właśnie kończy się tak. Pięknie wyglądam. Super. A tam towarzyszy pokanują. Jesteśmy w kolejnym miejscu i takie bloki tutaj prawdopodobnie wydobywali, bo podają dwa miejsca, z którego mogą pochodzić te bloki w kręgu wewnętrznym. No i tutaj piękne, ale to widać bardzo mocno warstwowane. No i niebieskie, wszyscy tutaj próbki pobierają, nie tylko ja, ale muszę porównać tutaj taki blok fajny. Sądząc o tym pęknięciach i tych warstwowaniach, jest to łupek zwykły, ale jak podałem w literaturze, że stąd pochodzą doleryt, to na pewno nie jest dolerytem. No to całość. I to jest niebieskie. Tutaj słoneczko się odbija. Nie ma słoneczka, ale odbija się. To widać ten kolor taki niebieski. And so I don't believe it at all. And I've written a couple of papers with a couple of colleagues from examining these sites, and we say we don't agree with the archaeologists at all. So there's a fundamental difference between the what the archaeologists think and what the geologists think. And then the stories become even more complicated because they when they did radiocarbon dating at these two sites. You would expect the radiocarbon dates to cluster around the time that the quarrying was supposed to be going on. They must, you would have thought there'd be an intense activity. W Anglii nie ma fajnej pogody. Czemu zaprzeczam? Jestem już tutaj czwarty dzień i piękna słoneczna pogoda. A jedziemy tam, do tej bramy.
I doszedłem do Dardle Door, czyli taka bramka do morza. Pięknie to wygląda i dzisiaj trochę fale rozszalały. Posłuchajmy fal. Ale z rana było spokojnie, a teraz witam wszystkich, także pozdrawiam z wybrzeża Anglii, tam gdzie jest daleko Francja, a my podziwiamy widoki. Dzisiaj jest słoneczna, jak to w Anglii. Dzisiaj 1 grudnia, ale dla chętnego nic trudnego. Da się i polazić po skałkach, tutaj chętnie stoją. A najlepsi to ci, co tutaj. Patrzmy się. Chlewają ludzie sobie. Oczywiście w piankach.